Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Bardzo długo prosiliście mnie, żebym zrobiła, słuchajcie, domek dla youtubera. Dlatego ja dzisiaj wymyśliłam sobie taki odcinek, że zrobię moje wymarzone studio, w którym chciałabym nagrywać. I to nie będzie taki typowy domek, tylko właśnie to będzie studio, do którego mogłabym przyjeżdżać, nagrywać dla Was odcinki. I nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, ale no mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwonek. Oczywiście wtedy nie pomijacie żadnych filmików, no to ja już się biorę za urządzanie. Wzięłam sobie tutaj już potrzebne rzeczy, lampy, jakieś komputery, laptopy, statywy, mikrofony, wszystko jest, więc okej, zaczynamy! I zaczniemy sobie, słuchajcie, standardowo od łazieneczki. Ja sobie tak myślę, że jeżeli to by miało być moje studio, to ja bym chciała, żeby ono było naprawdę takie charakterystyczne, żeby się fajnie tak wyróżniało, wiecie, żeby nie było to takie normalne studio, tylko właśnie jakieś neonowe, mnóstwo jakichś fajnych gadżetów, więc w mojej łazience na pewno byłoby takie różowe lusterko. Może... nie wiem, czy zaszaleć z różową toaletą, czy to będzie przesada. Nie, no chyba to była przesada. Nie zdecydowałabym się na taki różowy kibelek, ale umywalka i lusterko jak najbardziej tak. I ja sobie tak myślę, że w moim studiu byłyby na pewno ciemne ściany, słuchajcie, i to już wygląda mega w ogóle, jak to lusterko fajnie świeci. Nie wiem, czy byłaby wanna, ale teoretycznie, gdybym miała tutaj nagrywać, to może i wanna by się przydała, gdybym miała, nie wiem, bym musiała się odświeżyć albo zmyć z siebie coś tam z nagrywek i tak dalej. No zobaczymy, co to będzie. Więc teraz czas na jakieś dodatki do tej łazienki. Na pewno jakieś półeczki, bo tam trzeba położyć jakieś kosmetyki i tak dalej. I ja tutaj myślę, że... o nie, to jest za duże, myślałam, że się zmieści. No dobra, no to zrobimy sobie taką małą różową półeczkę, żebym mogła tutaj położyć sobie jakieś gadżeciki łazienkowe, takie jak na przykład... no właśnie, co na przykład, wiecie, bo studio studiem, ale żeby to też ładnie wyglądało, bo ja tutaj muszę mieć wszystko na tip-top, dwa ręczniczki, tak sobie myślę. I może paletkę, nie, paletkę chciałabym w jakimś koszyku, muszę zaraz, kwiata tutaj dam, żeby ładnie wyglądało, a na dole sobie zrobimy jakiś koszyczek i na pewno to będzie wszystko super wyglądało, więc dajcie mi chwilkę. Okej, więc ja położyłam sobie tutaj na górze kwiatka, papier toaletowy oczywiście jest, nie zapomniałam i za wanną dałam taką półeczkę z ręcznikiem i z płynem. No i teraz zróbmy sobie jakąś podłogę. Podłoga, myślę, że fajnie wygląda nawet z tą jasną podłogą, taka jaka jest tutaj oryginalnie, tyle że to nie są jakieś płytki albo coś i ja myślę, że takie płytki mogłabym śmiało mieć, ale... myślę, że bardzo fajnie będzie tutaj wyglądał ten mały różowy dywanik serduszko, on tutaj dopełni wszystko i tutaj właśnie przy wyjściu z tej wanny, z tamtej strony mógłby być i słuchajcie, ta łazienka naprawdę mi się podoba i gdybym miała swoje studio, to naprawdę mogłaby tak wyglądać. No i teraz jeszcze jakąś lampeczkę tutaj trzeba powiesić, tylko jaką właśnie? Żeby już nie przesadzić z tym różem, to ja tutaj nad toaletą zrobię sobie po prostu takie dwie lampeczki i one będą ładnie same sobie wyglądały. A teraz przechodzimy do... nie, to najważniejsze pomieszczenie może zostawię na koniec, bo tutaj właśnie chciałabym, żeby było to studio do nagrywania, a tutaj zrobimy sobie taki a la salon z kuchnią i może jakąś sypialnię, no nie, nie wiem, nie wiem, to ma być studio w końcu, więc to jest, słuchajcie, naprawdę bardzo trudne zadanie, wiecie? Naprawdę bardzo trudne zadanie sobie tutaj wzięłam. Ta kanapa byłaby spoko, bo już tutaj nie będziemy szaleć sobie z jakimiś takimi bardzo różowymi rzeczami. Chciałabym, żeby ten salon, czyli strefa relaksu, była taka fajna, stonowana, na pewno jakiś telewizor by tutaj wisiał i inne różne fajne rzeczy, które zaraz sobie tutaj poustawiamy. Ej, ale właśnie... dlaczego ja tak zrobiłam z tym jasnym, jak ja tutaj mam fioletową kanapę w moim ukochanym kolorze? Co ja tutaj odwalam, więc zmiana koncepcji na pewno. Tak, jak studio to musi być coś takiego, bez wątpienia po prostu, ale bym strzeliła gafę, słuchajcie. Myślę, że to by było naprawdę fajne, jakby na przykład tutaj moi znajomi przyszli, albo nie wiem, może jacyś youtuberzy na wspólne nagrywki. I mogłabym ich zaprosić właśnie tutaj do takiego mojego salonu. Byłoby naprawdę, naprawdę super. Tylko teraz jakiś stoliczek do tego trzeba wykombinować.
Nigdy tego stolika nie brałam jako takiego do salonu, ale chciałabym, żeby tutaj właśnie wszystko było tak fajnie, kolorystycznie dobrane, dlatego ten stoliczek tutaj sobie wybrałam. No ulubioniak być musi w studiu tym do nagrywania, pokoju oczywiście też będzie. Piszcie w komentarzach w ogóle, jak Wam się podoba na tą chwilę, co byście zmienili i jeżeli macie tylko ochotę zrobić jakieś domki dla youtuberów albo studia właśnie do nagrań czy coś takiego, to bardzo Was proszę podeślijcie mi na mój Instagram Darliwka, ja sobie chętnie zobaczę, pooceniam, zobaczymy co tam wykombinowaliście. Jedną zasłonę sobie zwinęłam, tak żeby jakoś to fajniej wyglądało i tutaj nad telewizorem chciałabym sobie powiesić jakiegoś fajnego neona. Coś takiego właśnie, może myślałam nawet o tej kokardce, szkoda, że nie zrobili nic fioletowego, już bardziej by chyba to pasowało, to niebieskie, tak myślę, bo niestety fioletowych rzeczy braknie, no mamy tą kulę dyskotekową, ale to by było chyba za mocne. Zróbmy sobie teraz podłogę i to będą białe panele, a jeżeli chodzi o ściany, to zaraz będziemy sobie... O matko, fajnie, naprawdę, mega mi się podoba, o matko. Ja chyba sobie normalnie ten domek zostawię na zawsze i kiedyś jak będę projektowała swoje studio w przyszłości, to zrobię sobie tak samo. Więc teraz muszę sobie wziąć jakieś rzeczy na te półeczki. Ja tutaj myślę, że jeżeli to będzie studio youtubera, to trzeba tutaj wziąć właśnie jakieś elektroniczne rzeczy typu konsole, aparaty. Wiem, że to wszystko będzie w tamtym pokoju, ale tutaj czemu nie? Czemu tutaj czegoś też takiego nie położyć, żeby było jeszcze fajniej? Takie wiecie, taka półeczka z tym wszystkim. No i coś jeszcze na dół by się przydało. Na dole, tak po prostu, żeby zająć tą przestrzeń, wybrałam sobie takie pudełko z fioletowym kolorem i myślę, że jest jak najbardziej spoko. No i to byłby salon, słuchajcie, a tam na końcu zrobimy taką mini kuchnię, taki jakby wiecie, no bufecik. Patrzę, czy mogłabym tutaj jeszcze dodać coś w tym salonie. Myślałam wcześniej o takim krześle, tym wiszącym i to by było nawet spoko, tylko że to, ta drewniana rama troszeczkę tutaj nie pasuje. Mogłabym to sobie tutaj tak powiesić, ale nie, zaraz może coś innego wykombinujemy. Na razie zostawiamy to tak i lecimy do kuchni. Jeśli chodzi o kuchnię, to ja tutaj długo myśleć nie będę, bo na pewno wykorzystam sobie te moje ulubione meble z nowego dodatku. Damy tutaj lodóweczkę. W rogu jest idealne miejsce, słuchajcie, na pana ulubioniaka, bo to fajnie nam tutaj zapełni tą naszą pustą przestrzeń tam przy ściance. Zobaczcie, pyk. Wzięłam sobie taką wyspę, bo jeżeli to studio, no to nie trzeba tutaj jakiegoś tam stołu z wieloma krzesłami. Po prostu zrobimy sobie tak. I ja nawet sobie myślę, żeby tutaj zrobić też fioletowe ściany, takie same jak były w salonie, żeby to było takie troszeczkę spójne. Zobaczmy, o nie, fajnie by było, ale nie do tych mebli niestety. Tutaj mamy coś takiego w kropki, ale to też chyba niestety nie przejdzie, a najbardziej to widzę tutaj już w moich myślach, których Wy jeszcze nie widzicie, że przejdzie mi kolor czarny. I właśnie tak to zostawię. Zrobimy sobie taką samą podłogę w salonie, jak w salonie, żeby to było takie, wiecie, przejście jakby. No i tutaj trzeba coś jeszcze wykombinować na ścianach. Ciekawe, czy zmieści się tutaj ta półeczka. Niestety jest za duża. Fajnie by było właśnie jakby tutaj dać. O, i to będzie spoko, bo zobaczcie, zrobię sobie takie elementy fioletowego. Wzięłam sobie też taką fioletową miskę tutaj na ten blat wyspy, dlatego tutaj sobie pododajemy jakieś fajne fioletowe gadżety. Takie filiżanki są mega spoko. Nawet jedna się... Oj, dwie się napełniły wodą. No nic, dobra, niech już sobie stoją, trudno. I co by tutaj jeszcze? Trzeba dać jakieś gadżety chociaż kuchenne, bo jeżeli miałabym tutaj nagrywać jakiś odcinek, nie wiem, z gotowania, z przygotowywania jakiegoś tam cudacznego jedzenia, albo na przykład żyjemy 24 godziny tylko czerwone jedzenie, tylko niebieskie jedzenie czy coś, no to wiecie, żebym mogła coś tam jakoś przygotować. Zrobiłam sobie taki malutki organizer z narzędziami. Ja jeszcze bym chciała wepchnąć na tą półeczkę. O, to będzie fajne tutaj też, jeżeli chodzi o akcent fioletowy. Tylko teraz się zastanawiam, tak, tak będzie fajniej. I tutaj ten kwiatuszek idealnie po prostu się wpasował. Ale ja chciałabym jeszcze postawić tego małego mojego ulubionego, jeżeli chodzi o te małe kwiatki, które też wykorzystałam w łazience, tutaj na półeczkę. No bo u mnie to na pewno by było dużo kwiatków. Teraz chciałabym sobie wsadzić w tą miskę, która jest na blacie, jakieś owoce. O, tutaj jeszcze fajna butelka jest fioletowa. Ej, ludzie, jak ja mogłam w ogóle
nie pomyśleć o tym, że moje studio powinno być fioletowe. Ja nie wiem, o czym ja myślałam. Damy tutaj jakieś winogronki, bo też są fioletowe oczywiście. Nie, no mój ulubiony kolor, co ja bym zrobiła? Chyba taka jedna kiść się tylko zmieści, więc niech będzie tak, jest okej. No i teraz lecimy sobie do oświetlenia. I oświetlenie, słuchajcie, fajnie by było w ogóle, jeżeli, kurczę, wiecie co? No bo studio to nie musi być takie normalne jak taki dom, piękny, ładny. Ale nie, bo tutaj ulubioniak mi teraz to wszystko psuje. Nie wiem, czy ulubioniaka stąd wywalić i postawić taką palmę? No bo to by było fajne tutaj koło tej wyspy. Może nawet tutaj nie, ja nie mogę zrobić tego ulubioniakowi, chociaż może mu to zrobię jednak. Poczekajcie, muszę pomyśleć. Chyba mu to zrobię, wiecie, bo jak patrzę sobie, to studio YouTubera powinno być takie wyjątkowe, takie oryginalne bardzo i wiecie, jak ktoś wchodzi, to wow, ale tutaj fajnie i myślę, że jakby ktoś wszedł właśnie do tej mojej kuchni, to by powiedział, że naprawdę jest fajnie z tą palmą. Poczekajcie sobie, a nie, nie mogę tak przesunąć, co ja tutaj odwalam, ja chcę tą lampę przesunąć, halo. Dobra, teraz się uda. I tak na środeczek mniej więcej. Dobra, no słuchajcie, jest spoko, fajnie, moim zdaniem. Czy oni dodali tutaj jakieś fioletowe dywany, chociaż coś małego? Oczywiście, że nie. Brzydale wstrętne. No dobra, to tutaj w salonie stawiam sobie jeszcze to. Biedny ulubioniaku, który zostałeś wygoniony z kuchni. Gdzie by cię tutaj postawić? Tutaj nagrywki w tej kuchni byłyby naprawdę, naprawdę fajne, słuchajcie, tak myślę. I teraz jeszcze tutaj w salonie kwestia jest taka, że czegoś mi tutaj brakuje i muszę poszukać, co ja mogłabym tutaj dodać. Właśnie, zobaczcie, wzięłam sobie taką fajną maszynę i ona nawet fajnie wyglądałaby tutaj, gdybym zwinęła tą zasłonę, tą firankę w sumie, to mogłabym ją potem przesunąć tak i zostałoby mi troszeczkę ściany, na której też mogłabym coś sobie dodać i albo by był to obraz, albo coś tam innego. To by mogło być fajne, chociaż zaraz. O, ja mam to! To byłoby super tutaj, wiszące, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, czy nie zostawię tego do tamtego pomieszczenia. A ten plakat? Co sądzicie? Nie no, tak jest nawet fajnie. Jeśli chodzi o dekoracje, to może dekoracji typowej nie będzie, ale tutaj fajnie też by było nagrywać, dlatego stawiam sobie od razu mikrofon i może jeszcze coś właśnie takiego elektronicznego na tym stoliku. Siemanko, tutaj Darliwka i witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie specjalne danie, jakieś tam wymyślone, ale nie no, zobaczcie, tutaj też by były super nagrywki. Na przykład mogłabym tutaj nagrywać jakieś Q&A albo mały unboxing. No i teraz, słuchajcie, najważniejsze pomieszczenie w całym domu, czyli studio do nagrywania. Znaczy takie pomieszczenie do nagrywania. Nabrałam sobie tych sprzętów jak szalona i teraz, o właśnie, kuleczki, bo ja sobie wzięłam specjalnie takie kulki z leniwcami, żeby móc je położyć gdzieś na stole do otwierania, no i zobaczcie, tutaj już się normalnie odcinek szykuje. Dobra, więc te wszystkie sprzęty poprzesuwamy sobie do przodu. O, jeszcze jedna kulka się znalazła, poczekajcie. Dajemy ją też tutaj na stół i bierzemy się za to moje cudowne, przepiękne studio, które mam nadzieję kiedyś zobaczę na żywo. I teraz tak, słuchajcie, wiem, że wykorzystałam tamten biały stolik już w salonie, ale chyba on byłby taki najbardziej neutralny i on by mi tutaj najbardziej pasował, a tych stolików potrzebuję aż dwa, żeby położyć na nim te, znaczy na nich, te wszystkie moje sprzęty niezbędne do nagrywania. Jednak trochę tutaj zmieniłam tą moją pierwszą myśl i ten jeden stolik będzie tak jakby z komputerem, a ten drugi będzie do nagrywania. Teraz na pewno trzeba tutaj powiesić jakieś półki wyżej, żebym mogła sobie śmiało poukładać te moje sprzęty, które jeszcze tutaj zostały na dole, czyli jakieś aparaty, jeszcze więcej aparatów i jakieś kamery, nawet wzięłam taką ogromną kamerę. Ej, dwie wzięłam, o matko, jakie to jest wielkie, no to ja to muszę troszeczkę obniżyć w takim razie tą półkę. No dobra, teraz na pewno trzeba jakieś fotele tutaj dać, dwa, dlatego że jedno będzie na pewno do nagrywania, matko jedyna, no gdzie ja tutaj szukam tych foteli. Jeden fotel będzie do nagrywania, a drugi będzie do montowania filmów, tylko że oczywiście oni mi tutaj żadnego fotela różowego, ani fioletowego, ani nawet czarnego nie zrobili. I co by tutaj wybrać, żeby było wygodnie i żeby było ładnie. Jeśli chodzi o podłogę i ściany,
to ja chyba po prostu wszystko zrobię na czarno, wiecie, żeby tutaj można sobie, o no, może i tak, albo może nie, może jednak tutaj jest za czarno. Zobaczymy, jak byłoby, gdybym zmieniła podłogę na jakąś inną, bo nie, to już wygląda tak bardzo łazienkowo. Zróbmy z tymi czarnymi panelami jeszcze raz i z białymi może. Może tak jest okej, no. Teraz, żeby to fajnie dopełnić, to chciałabym sobie tutaj położyć jakiś dywan i wzięłam sobie ten muszelkowy i jest naprawdę spoko, tylko teraz trochę gryzą mnie te fioletowe półki. No nie wiem, czy to by było okej, czy nie okej, ale sobie tak myślę, że... Poczekajcie, dałam w salonie światło? Oczywiście, że nie dałam. Muszę sobie tutaj coś powiesić zaraz. Wzięłam sobie takie czysto białe te półki i od razu to wygląda lepiej, bo teraz to wszystko do siebie pasuje. Te dwie kamery oczywiście sobie tutaj kładziemy z powrotem na miejsce. Aparaty i słuchawki też wracają. No i słuchajcie, takie studio wygląda naprawdę, naprawdę spoko. Ale zapomniałabym o najważniejszym po prostu. Nie ma tu ulubioniaka. Muszę go gdzieś wcisnąć, bo no, on na pewno byłby gdzieś tam w moim studiu. Trochę zasłania te kamery, ale to nic. To nic, dlatego że gdybym chciała je nawet wyjąć, to bez problemu by mi się to udało. No i teraz zawieszamy sobie ostatnią rzecz, czyli oświetlenie takie już normalne, bez tych lamp, takich wiecie, ze studia. Tutaj na środeczku niech sobie będzie i słuchajcie, czyżbym skończyła? Tak wygląda moje studio do nagrywania i powiem Wam, że tutaj by było po prostu idealnie, no. Nie no, masakra, jest pięknie. O, wiecie co? Tak sobie pomyślałam, a nie, tutaj mam komodę, dobra, no bo jakieś ciuchy czy coś na zmianę do odcinków albo jakieś akcesoria. Nie no, powiem Wam, że jest rewelacyjnie po prostu. Rewelacyjnie, mogłabym tutaj przychodzić i nagrywać dla Was challenge i odcinki. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, jak Wam się podoba. No i pamiętajcie, że ja Wam tutaj rzucam wyzwanie, że Wy też możecie zrobić domki albo pokoje dla youtuberów i wysyłajcie mi je na Instagram Darliwka. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już znikam i bardzo, ale to bardzo dziękuję za oglądanie. Do następnego, hej!